W naszej placówce co roku odbywa się zabawa z Biedronką. Jest to już 14. edycja. Dlaczego Biedronka? Patronem naszej szkoły jest ksiądz Jan Twardowski. A ksiądz Jan Twardowski pisał wiersze m.in. o Biedronkach. Dlatego 14 lat temu powstał pomysł taki, że będziemy pod ochroną skrzydeł Biedronki, jak również naszego patrona. Jakie atrakcje przygotowaliście dzisiaj dla swoich podopiecznych? Co roku są zapraszani zaprzyjaźnione placówki z miasta, z okolic, są to przedszkola, szkoły, które tutaj przybywają do naszego ośrodka i biorą udział w licznych tutaj konkursach, zabawach na terenie placówki. Czyli ile placówek bierze dzisiaj udział w tym wydarzeniu? W tym roku bierze 7 placówek, 2 placówki nie dojechały z przyczyn mi nieznanych, natomiast bierze udział również nasza placówka, tak? Także dzieci jest bardzo dużo. Tak naprawdę to, co jest dla mnie ważne, co roku mamy piękną pogodę. Rzadko się zdarza, że pogoda nam nie dopisuje. Za rok mamy jubileusz, czyli 15. rocznicę. Będziemy planować 15. rocznicę, więc będzie jeszcze z większą pompą. Także mówię, wszystko przed nami. Jaki udział mają w tym wolontariusze Orlenu, których tutaj licznie widzimy? Oj, wolontariusze Orlenu mają udział bardzo, bardzo ogromny. Są oni tutaj z nami praktycznie od samego początku. Dzięki Fundacji Orlen, jak również wolontariuszom, jest ogromne zaangażowanie. To jest wkład i finansowy, i zaangażowanie takie tutaj, bo jak Państwo widzą, są tutaj oni razem z nami, biorą udział w warsztatach, prowadzą warsztaty z dziećmi. Są one bardzo zróżnicowane. Są tak, zabawy z bankami, tworzenie różnych fryzur. Ja też sobie naprawdę zrobiłam stempelek piękny, tak. Są te dmuchańce, te wszystkie zabawy są przez nich, że tak powiem, finansowane. Jest to bardzo duży nakład i bardzo, bardzo dziękujemy, bo tak naprawdę bez nich myślę, że byłoby ciężko zorganizować tak fajną uroczystość. Jakie znaczenie dla Państwa podopiecznych mają tego typu wydarzenia? Przede wszystkim dzieci spotykają się, bo my się wymieniamy między placówkami. My bierzemy udział również w uroczystościach, które prowadzą szkoły i przedszkola, więc to są placówki jakby zaprzyjaźnione, więc oni się cyklicznie spotykają, tak? Zawierane są przyjaźnie. No zawierane są przyjaźnie, tak, zgadza się. Później czasami, nie wiem, w wakacje, praktycznie też już od 3 czy 4 lat na terenie naszej placówki są półkolonie, więc często przychodzą dzieci i z rodzicami, więc jakby poznają naszą placówkę, jak wygląda, więc też często biorą udział później na przykład w tych półkoloniach. Pani kierownik, jakie atrakcje przygotowali wolontariusze Orlenu dla podopiecznych szkoły specjalnej? W dniu dzisiejszym mnóstwo atrakcji. Myślę, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Trzeba ogarnąć je tutaj wzrokiem. Główne z nich to jest robienie żelowych woreczków sensorycznych, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków. Mamy tutaj też dmuchańce i fotobudkę 360 stopni od agencji Impuls i różne inne takie tory ze sportowymi atrakcjami. Jak bawią się podopieczni i wolontariusze? Wolontariusze bawią się przednio, naprawdę jest to dla nas świetna też forma spędzenia czasu i integracji, za co w tym momencie serdecznie dziękuję. W dniu dzisiejszym przyszło z nami 27 wolontariuszy z Orlenu, łącznie ze swoimi dziećmi. No a podopieczni, no mnóstwo dzieci chętnych do zabawy i bardzo takich otwartych na wszelkie te atrakcje, także korzystają z nich.